Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Tutaj jak widzimy, chłopcy będą składać silnik 1.9 TD od Volkswagena T4. Jest teraz w sumie po świętach, przed nowym rokiem, żeby znaleźć chłopakom rozrywkę, żeby odciągnąć ich trochę od komputera. To żeśmy sobie taki zrobili mały projekt. Będziemy tutaj składali właśnie ten silnik, także zapraszamy do oglądania. No więc tak. Siemaneczko! Siemaneczko! Dobrze chłopcy, zaczynamy. Od czego zaczynamy? Od panewki. Panewki główne musimy zamontować, tak. No mamy nowe panewki, Karol z panewkami trzeba delikatnie, nie możemy ich rzucać. Dobra. Montujemy. Dobra. Nie, dopiero z otwarami. To ma blok z otwarami. Tutaj mamy wszystko już wydmuchane, wcześniej wydmuchaliśmy. Kanały olejowe są wydmuchane. Teraz montujemy panewki. Tutaj wał korbowy jest w nominale, ale dajemy nowe panewki. Musimy pamiętać, żeby ładnie nam to wskoczyło. Z panewkami trzeba się delikatnie obchodzić, musi o tym wiedzieć i musi być czysto. Nie może być piachu, nic. Musi być wszystko czyściutko. Teraz trzeba na stopy założyć panewki. Teraz tak, jak Ignaś mówi, musimy na stopy założyć panewki. Czyste są stopy, sprawdziłeś? Wszystko jest dobrze? Też ma te wyszone. Może tam sobie idźcie pozakładać, ja będę wam podawał. I stopy tam poukładamy. Co musimy pamiętać o tych stopach? Stopy są ponumerowane, tak, i każda musi wrzucić, być zamontowana na to miejsce, w którym była wcześniej. Nie można ich pomylić. Nie, tak. Patrz, bardzo. Połóż sobie stopę i na tym, montuj na stole. A ja tak nie chcę mi wejść dalej. Pokaż. Trzeba więcej siły użyć. No tak, bo to jest dosyć ciasno, trzeba więcej siły użyć i ładnie wchodzi, widzisz? Musisz montować od strony zamka, wiesz, nie odwrotnie. Dobra, tu następna. Tak o, ale nie wsuwasz tak, tylko jak jest zamek, to musisz od tej strony, o. Masz? Poukładałeś po kolei? Masz? To jest druga, dobrze. Teraz co robimy? Dajemy olej. Na panewki lejemy olej. Nie wolno na sucho składać, bo podczas uruchomienia, jak będą suche panewki, to nam się może zatrzeć, zanim pompa poda olej. No, do smarowania. Dobra, teraz. Teraz wał, to weźcie we dwóch. Teraz od to, żeby dobrą stroną. Od Karola strony jest. Tak, od Karola strony jest rozrząd. Delikatnie, delikatnie. Złap Karol szerzej. O tutaj, dobrze. Pójdź. Równo musicie. Nie, bo mi palce przytnie.
Dobra. Ja teraz trzeba sprawdzić, czy dobrze się kręci. Obraca się, dobrze jest wszystko. A dobra. Dajcie olej teraz na ten, na wał. Sprawdź, czy się odkręca. Nie no, będzie się obracał, dobrze. Dobra, teraz montujemy stopy główne. Musimy pamiętać, że pierwsza stopa jest od strony rozrządu. A gdzie jest rozrząd? Z której strony? Tutaj, tak. Tu przychodzi koło rozrządu. Słucham? Trzecią montujemy? Nie, no to bez różnicy teraz. Musisz teraz olej sprawdzić, żeby... Olej masz na wale, to już można troszkę dać. Zobacz ten. Ignaś, zamkiem do zamka. Jest. Armatura ma... Na pewno? Pokaż. Zamek z zamkiem. Tak patrzysz? No tak, dobrze. Teraz szpilki podaj. Tutaj. Na szpilki trzeba dać olej, Karol. Na gwint. Na sucho nie wolno dawać. Dużo nie, troszkę. Najpierw sobie wszystkie łapiemy, później będziemy dokręcać. Tak, olej na panewkę. To jest druga teraz, tak? Tak. To jest bardzo ważne, musimy pamiętać, żeby nie pomieszać kolejności i żeby odpowiednią stroną zamontować. W tym przypadku jest zamek do zamka. Trzymaj. Dobrze będzie. Zamek do zamka. Trzeba było sobie, mogliśmy wziąć jakiś pojemnik na olej i pomaczać gwint. Byłoby wygodniej, co? Dawaj kolejną. Teraz jeszcze musicie... Musisz dać te... Pierścienie dystansowe. Te oporowe. Te pierścienie odpowiadają za to, żeby wał się nie przesuwał w osi, wiecie o tym? Nie, to ten. Ten masz. Zobacz. Którą stroną? Tą, do wału. Tą do wału, z wycięciami, tak. Nie. To musisz tak do wału, to czyli to ten będzie. Wycięciami musi być do brzegu. Masz? Tak go wsuniesz, dobrze. Teraz drugi, tym wycięciem do wału, dobrze. Trzeba przesunąć sobie wał teraz maksymalnie w drugą stronę, żeby się zwiększyła szczelina i... Wsuwamy. No i super. Ładnie wchodzą. Teraz trzecią. Olej. Teraz trzecia stopa. Te pierścienie dystansowe akurat w tym silniku są na środkowej. W niektórych silnikach są też na skrajnych stopach. W zależności od modelu silnika. Nieraz one te pierścienie też są razem z panewkami połączone. Odwrotnie. No bo tymi wycięciami, żeby tu się olej dostawał, musi być na zewnątrz do wału. Wiadomo. Sprawdziłeś dobrą stronę, masz, tak? Dobra. No i dobrze. Dobra, Karol, tu szpilki szykuj. Szpilki. Ty, Karol będzie łapał szpilki, a ty już montuj drugą tą, będzie szybciej. Sprawdziłeś dobrą stronę, jest wszystko? No. Dobrze. Bo jak pomylimy, to nam się może wtedy wał nie obracać, bo nie będzie osi. Czekaliśmy trochę na Karola, bo Karol był u babci troszkę parę dni i silnik był do złożenia, a Ignaś nie wytrzymał i próbował sam składać trochę ten silnik bez mojej obecności i próbował nagrywać. Mamy tam takie nagranie, zobaczymy, może damy to na koniec filmu, a może zobaczymy, czy Ignaś się zgodzi. Tam miał trochę problemy właśnie z tymi stopami. Bo mu się nie chciało obracać po skręceniu, a był tam taki mały błąd, nie? Mamy nie było do zamka, do zamka. Tak. Jedynce było na... Tak, i stopy były pomieszane były stopy, nie? Piątka była na pierwszej, a jedynka na piątej i... A gdzie się zrobił chyba?
Teraz dokręcamy wstępnie na zmianę szpilki. Gdzie mi się obraca? Czym się obraca, bo mam mało siły. No, wiedziałem to. Dokończę. Idę spać. I odwrotnie były, no. Ale to nic, teraz zobaczymy. Wszystko wyczyszczone jeszcze raz. Przywieźliśmy wczoraj Karola od babci i Karol nam tutaj pomaga. Żeby była współpraca. Nie? To będzie klucz 17 chyba, nie? Grzechotka. Łapią się? To trzeba pokiwać, jak nie chcą załapać. Dobra, i teraz dokręcamy. Jak musimy pamiętać, żeby dokręcać? Na przemian. Na przemian, tak. Znaczy, dojdzie śruba, już ciągnie stopę, to następną później. Nie możemy, że najpierw dokręcimy jedną na maksa, a później drugą, nie? To trzeba o tym pamiętać. Tak. Tutaj mamy przygotowane, tak jak widać, korbowody i tłoki. Tutaj mamy tłoki nadwymiarowe. Są to używane tłoki, bo jak robiliśmy, w sumie ten blok już dosyć długo jest tutaj u nas, bo cylindry były rozwiercone na nadwymiarowy tłok. I w tym okresie właśnie jak robiłem to, to te tłoki nadwymiarowe były niedostępne. Ale jeden poprzedni silnik, który kupiliśmy ze złomu, właśnie miał te nadwymiarowe tłoki, także tłoki wykorzystamy używane. Ten silnik to na nasze potrzeby, go robimy do busa Volkswagena T4. On u nas dużo nie pracuje, także sobie tutaj, myślę, wydaje na tych tłokach używanych też będzie śmigał. Ważne, że mamy rozwiercone, przechonowane cylindry. Sprawdźcie, Igi, czy się obraca wał, już skręcacie to. Lekko? Leciutko się musi obracać, by zaciąć. Później jeszcze dokręcimy to na gotowo kluczem, nie? Dynamometrycznym, sprawdzimy, jaki jest moment. I wykręcimy to na gotowo. Trzeba było, widzisz, sobie szmatkę pościelić, to by było przez kolej na szmatce, nie? No, następnym razem będziemy wiedzieli. Tutaj blok został wyczyszczony, pomalowany. Mieliśmy trochę farby takiej czarnej, poliuretanowej, bo nam została. To żeśmy go ładnie wyczyścili, pomalowali, żeby to już jakoś w miarę wyglądało. Tu zaraz powiemy, co mam do niego kupione, nie? Jakie części pokażemy. Ogólnie wszystko będzie nowe praktycznie, oprócz tych tłoków. Panewki, pompa tego oleju będzie nowa. Na razie tak dokręćcie tylko wstępnie. Ja będę trzymał blok jedną ręką, jedną, drugą. Najlepiej to jest od środka na zewnątrz dokręcać, nie stopy. Druga. Teraz Karol musi się zmieniać.
Żeby każdy fachu nabrał, nie? Jak jest duży ten, to można ręcznie. Dopiero jak jest opór, to wtedy bierzemy klucz i kluczem ciągniemy. Najtrudniejsza mi się wydaje będzie operacja, żeby wsadzić tłoki, nie? Pierścieniami. Mamy taką specjalną blachę, kupiłem na ten wymiar tłoków. Najważniejsza jest, mówię wam chłopaki, czystość, żeby było czysto, jak składamy. Nie może być żadnego brudu, piachu, nic. Trzeba zawsze sobie stanowisko przygotować, żeby było czyściutko. Już wszystkie zęby dokręcane? Od środka zacznij. O kurczę. Dobra. Razem. A to już dokręcałeś to? Tak. Jeszcze będziemy sprawdzać. Nie, nie, no pewnie na 90 stopni trzeba dokręcić. Gdy? Trzymasz? Nie. Dawaj. Gdzieś w jednym miejscu się tak przyhamowuje. Kręci się? Już wujek trzyma, patrz. Puść się tak o ręką, zobacz, patrz. Dobra, bo odpali jeszcze. Zabrzo. Ci brakowało trochę. Co? No to tak, no jeszcze. Nie no, bo tu mamy na 60 Nm i później 90 stopni. No. No 90, zaczynasz stąd i dociągasz. Nie, musi być tak dokładnie, to nie jest ciągnik. Nie? Polu nie pracuje. Wraca się? Co strzeliło? Panewki strzeliły. Nie, to palcem tam wziąłem, dobrze jest. Dobrze jest, no to nada. Czy tu masz wycięcie i musisz śrubokrętem podważyć? Powolutku. No. Docisnąć go bardziej musisz. Ten taki śrubokręt trochę mamy. Mogę? Próbować? Albo tym, do haczyków. Tym może będzie dobrze. Odejdź, zobaczyć. Podważyć trzeba. Podważyć trzeba zabezpieczenie. O, i żeby ci nie ustrzelił pierścień tylko w oczy, musisz go trzymać i wyciągać dalej. Bo może wyskoczyć nam. Wyszedł? I teraz dalej musisz, albo teraz weź śrubokrętem. O, dobra. To po kolei wyjęłaś, teraz żeby nie pomieszać, bo korbowody są ponumerowane i tłoki. Bo są dopasowane tłoki do cylindrów. Mamy pierwszy. Wyjęty, tylko teraz stworzy. Z jednej strony wyciągamy. Teraz musi. To. Do zamka. Tak, a czym tak było? Akurat tak rozbieraliśmy, że ta strona, gdzie jest zamek, musi być do tej komory spalania. Tam, gdzie jest wycięcie na. Ale dajmy olej też na ten. Tutaj? Tak, na tulejkę. No, na sucho nie składamy. Olej na tulejkę. Dobra. Zamek z tej. Komora z tej. Pierwszy korbowód to jest ponumerowany. Tak, to jest pierwszy. I to złożymy, a później będziemy zakładać pierścienie, nie? I teraz trzeba zabezpieczyć z drugiej strony. Od razu zabezpieczyć. Dalej sobie weź, żebyś później mógł podważyć. Tak jak ci pokazywałem, jedną stronę tutaj włożysz. Zobacz. To jest trochę ciężko, bo to... Tam ci się, tutaj ci się blokuje. Spójrz. Nie, stworzeń dobrze, wszedł do końca. Zobacz.
Patrz. Tak sobie to robisz. Tylko że to trzeba siły trochę, no bo to są takie pierścienie właśnie. I teraz mogę sobie to wcisnąć bez problemu. Jest. Dobra, jeden mamy złożony, to jest pierwszy. Teraz masz drugi tłok, tak? Mhm. Pokaż, co nie chce wyjść z góry. Mhm. Daj. Dobra. Sprawdźcie, którą stroną i działamy dalej. Muszę sobie ręce wytrzeć. Korbowód z zędem tłoka musi być odpowiednio też zamontowany. To sobie trzeba było szmatkę pod spód podłożyć, żeby nie chlapać tym olejem. Szmatkę tu sobie połóżcie i nad szmatką. Jest tu komara spalania. Zamki montujemy. Dawaj, montuj. Połóżcie sobie należąco. Ustaw. Tym. Ustawiłeś? Ustaw. Dalej nie mogę. Musisz stawić. O. Dało się. Dobra, i zabezpieczamy. Jak będzie wam trudno, to ja sam zabezpieczę to, bo to są, te pierścienie są takie, wiesz, sztywne. A to palcami to jest ciężko. Trzeba trochę siły użyć. Idzie? No widzisz, niektóre rzeczy jeszcze trzeba po prostu trochę siły. To weź potrzymaj kamerę, bo mi jest ciężko. Już tłuste maszyny też. Teraz będzie w tym. Pod lampą jest. Nie, pęk, tylko jest sprężynowe, bo to jest sprężynowe, jak sprężyna i na mucie. Się boję tego. Uważam. Ja wam pozabezpieczam to wszystko. Dobra. Ja już wycieram, już biorę kamerę, czekaj. To się trzecie teraz, trzecią po kolei. Po kolei bierz, synek, bo to są... Wyjmujesz się, ja to jest czwarty. Zawsze jak tak wyciągasz, to sobie przytrzymaj ręką, tak żeby nie... Ale wiesz, to ci tam dziury w ręku nie zrą. Czystość, chłopaki, najważniejsza jest. Dobra, bo i to z chłopakiem. Szmatka, czysto musi być wszystko. Dobry wziąłeś? Dobry olej. Tego nie trzeba, tego olej. Musisz... Czekaj, bo ja nie dopasowałem. Teraz. Widzisz, jak się ustawi to... Tak, elegancko. Dobra, zabezpieczacie sami, czy jak próbujecie? Nie. Dobra, to ja zabezpieczam. Najtrudniej będzie wam zamontować pierścienie i wsadzić to w cylindry. To będzie w drugim odcinku. No co ty? To musi być w tym. W drugim będzie głowica, ustawienie pompy. Dobra, chłopaki, teraz musimy zamontować tą tule... To zostaw na razie. Musimy zamontować pierścienie. To już trzeba zrobić wimadle będzie, co? Bo tak. Musicie pamiętać, że pierścienie są 3 sztuki. Pokaż, tu jest otwarte. Który jest otwarty? No wyciągnij, zobaczymy. To jest pierścień zgarniający i smarujący. Tylko dwa są. Tylko ten jest, tak? A te pozostałe są tutaj. Pokaż, Karol. Są dwa pierścienie jeszcze tak, uszczelniające. Zobacz, ten. Tu jest napisane na pierścieniu, że top
Czyli musi być do góry. Poczekaj, z tej strony będzie. Jak nie ma top, znaczy napisem do góry. Tu? Top jest, tu widzisz? Top jest tutaj. A na tym nie ma? Jest. Nie, to nie. A weź obróć go. Ale jak są oznaczenia top, znaczy, że musi być do góry. Czyli tak ma być tego? Dobra, zamontujemy sobie teraz korbowód z tłokiem w imadło. Tak będzie nam najłatwiej, nie? Ale z pierścieniami nie wiem, czy da ci radę, bo to je się ciężko tak ręcznie zakłada. Najwyżej ja wam pozakładam. Dawaj. Daj tutaj nam ten szmatek i trzemy to. Tak, o, zamontujemy. Dokręć, żeby ładnie sztywno się trzymał. Dobra. Jeszcze, jeszcze. Śmiało, śmiało, przecież nie masz tyle siły. Dobra. Tutaj ładnie na szmatkę weźmiemy to. Żeby nie połamać, uważajcie chłopcy, bo pierścienie są delikatne. Spokojnie. A tam wiesz, że otwierał. Rzasu nie marnować. Tutaj jest nawet instrukcja i na instrukcji jest napisane, jak mają być. Widzisz, wszystko napisane. Ta sprężynka ma być z drugiej strony naprzeciw i mają być rozstawione te przejrzenie w ten sposób. Później, przy montażu. Założę sprężynkę? No dobra, to teraz naprzeciw na przemian musi być. I to musisz ostrożnie. Żeby nie pęk, powoli go. Równo. Nie, nie tak, wiesz, jedną stronę i drugą, bo żeby nie pęk. Ten sam poziom. Teraz tego trzeba tutaj, tak? Chyba, tak? Żeby był w drugą stronę. To tak, to dobrze jest, tylko żeby po kolei go o, na sprężynkę, żeby... Jeszcze, bo tu wyszedł. No. Delikatnie. Powiedz tu za. Dobra, ułożył się, jest dobrze. Dobra, ten teraz... drugi. Ten nie był ten czarny, bo jeden jest błyszczący, drugi czarny. Czarny. Ten. To nic tu jest. To jest top, znaczy, że góra, tak. Powoli, trzeba się skoncentrować. Ten jest ten górny, czy ten dolny? O, weszł. Trochę ten mocno wziąłeś. Nie, nie. On tu wlazł. Jeszcze następny rowek trzeba go przełożyć. Dlatego zakładamy zawsze od dołu do góry, nie? Z góry do dołu. Napis jest? Gdzie tu ma napis? Jest. Top nie ma, to obojętnie. No tak, ale to napisem do góry ten. Zakładamy. To nie jest ciężko, nie? Właśnie. Dawaj. Bo takie są specjalne szczypce do zakładania pierścieni, my ich czemu nie mam. Kupiłeś? Czekaj, bo w tym rowku tchnęłam. Nie wiesz. Po kolei musisz go odchylić i ten. Dobra, to już się wam udało. Pierwszy, żeście sami złożyli. Drugi. No, nie widzisz tutaj. No drugi, ale pierwszy ja wam pomagałem, nie? Odłóż przynieść trzeci. Delikatnie tylko odkładamy, to trzeba się delikatnie z tym obchodzić. No co?
No, po prostu. Ale nie chcę wejść. Bo musi... Z tej strony, a ten na odwrót, a ten... A i na co ustawiłeś? No. Później ja później ściągnąć, bo wiecie, pierścienie są bardzo delikatne. To na przemian, nie? Raz jedną, raz drugą. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę, pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy za uwagę, pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy za uwagę, pozdrawiam wszystkich. Dobra, ładnie, nie? Zapali? No, tylko idź po rozróżnik. Dobra, no. Idziemy, zobaczymy, co to wyszło, nie? Plakiem, psiknij.